Witajcie moi kochani na ratunek, kolejny odcinek na ratunek, ja już nawet nie wiem, który to jest. No ale cóż, ten paradokument jest po prostu świetny, no i tyle jest tutaj genialnych odcinków do wyboru, że trzeba nagrywać, nie? Cały czas chcę zrobić wreszcie dłuższy odcinek, taki 40-minutowy, jakichś trudnych spraw, czy dlaczego ja, ale po prostu czasami nie ma czasu i na przykład wiecie, jak się wszystko odkłada na ostatnią chwilę, ale tym razem postaram się, żeby był dłuższy następnym razem. I zanim zaczniemy, to mam do was prośbę, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie suba, dzwonek i wszystkie powiadamiania włączcie, bo nie będziecie ich dostawać, jak tego nie zrobicie. I jeszcze, najważniejsza sprawa. Jeśli jeszcze nie widzieliście podcastu, bo nie wiem czy wiecie, ale tak, na No Joke, wpiszcie sobie No Joke Podcast i zobaczcie pierwszy odcinek podcastu, na którym ściągam opaskę, tak? Bo obejrzałem Naruto Shippuden do końca, oglądam teraz Boruto. Ale tutaj jeszcze się na to nie zebrałem na tym kanale, bo to jest taka część mnie i... Ale możecie sobie zobaczyć, jak się dziwnie, na pewno wam się będzie dziwnie oglądało mnie bez tego. Coś dla mnie to nie jest dziwne, bo ja tak zawsze chodzę, nie chodzę z tą opaską wszędzie. Ale dla was to może być faktycznie dziwne, jak zawsze mnie w niej widzicie i nagle zobaczycie bez niej i bez słuchawek. No możecie zobaczyć sami, wpiszcie sobie No Joke Podcast. Dobra, i możemy zaczynać. 27-letnia Ewa Jabłońska i jej mąż Wiktor niedawno kupili mieszkanie. Stop, mam pytanie, dlaczego wszyscy w paradokumentach się nazywają Jabłońscy? Do którego mieli się przenieść zaraz po remoncie. Para wychowywała 7-letniego synka Piotrusia. Tego dnia rodzina przyjechała obejrzeć swoje nowe lokum. Ewa była szczęśliwa, że wkrótce wprowadzi się do własnego, wymarzonego mieszkania. Wreszcie będę miał swój pokój. Tak, wreszcie będziemy mieć swój własny dom. Zobaczcie, jak to jest pięknie. No i to dzięki mamusi. Miała z nami obejrzeć mieszkanie, ale chyba coś jej wypadło. Faktycznie, pięknie, będą mieli widok na jakiś plac budowy, nie? Teściowa pożyczyła nam gotówkę, dzięki czemu mieliśmy wkład własny i dostaliśmy kredyt hipoteczny. Miała swoje humory, ale także gest. Byłam jej wdzięczna za pomoc. Jabłońscy mieli wracać do domu, kiedy pod blok podjechała 59-letnia Bogumiła Jabłońska, matka Wiktora. No i już będzie miała pierwszą rzecz, do której się może przyczepić, chodzi po jakimś błocie. Swoją drogą oni chyba, nie wiem, wybrali sobie mieszkanie w jakimś apokaliptycznym miejscu. Krążę tu już od godziny. Dlaczego kupiliście mieszkanie na wsi? Przecież tu wrony zawracają. Dzień dobry, mamusiu. A po co się mama fatygowała? A po to, żeby zobaczyć, co kupiliście za moje pieniądze. Jak na razie jestem rozczarowana. Naprawdę? Ale czym? Ja ją akurat rozumiem. Serio, ta okolica wygląda tragicznie. Okolica nieciekawa, droga nieutwardzona, kierowca nawet nie mógł trafić. Mamo, ale zobacz, ile tu jest drzew. Wyobraź sobie, jak one będą pięknie kwitnąć na wiosnę. Uuu, drzewa! Nie no, jak są drzewa, to wszystko inne może wyglądać tragicznie. Ta nowoczesna architektura jest obrzydliwa. Nie wiem, kto to zaprojektował. Mamo, a może chodź z nami na górę? Zobaczysz mieszkanie. Mamo, ale mieliśmy iść na ciastka. Piotruś, ty pójdziesz z mamusią do cukierni, a ja z tatusiem pójdę obejrzeć wasz nowy domek. Świetny pomysł. To my idziemy, a wy zadzwońcie, jak skończycie oglądać. Chodź, Piotruś. Świetny pomysł. Lepiej bym tego nie wymyślił. Kilka dni później Ewa spieszyła się do szkoły, żeby odebrać Piotrusia. Na parkingu spotkała wychowawczynię syna. Dzień dobry, pani Ewo. Pani po Piotrusia? Niedawno odebrałam go babcia. To jest niemożliwe. Przepraszam, ja się nie umawiałam z teściową dzisiaj, że odbierze Piotrusia. No tak, pokazała mi dowód, sprawdziłam. Mamy państwa upoważnienie do odbioru Piotrusia przez tą panią. Nie, to niemożliwe. Ja się nie umawiałam z babcią Piotrusia dzisiaj. Przepraszam. Czemu nie chcesz zaakceptować rzeczywistości? Skoro nauczycielka mówiła, że odebrała go babcia, no to pewnie tak zrobiła. Halo? Halo, Wiktor? Słuchaj, czy twoja mama ci wspominała, że odbiera dzisiaj Piotrusia ze szkoły? Nie, a coś się stało? No, stało się, no przyjechałam teraz pod szkołę, nauczycielka mi mówi, że twoja mama już zabrała Piotrusia. No przecież to jest niemożliwe, ja się z nią nie umawiałam, ty się z nią nie umawiałeś, może ktoś go porwał. Przestań, masz paranoję. Nie, nie mam żadnej paranoi. Nie ma naszego syna w szkole. Co mam zrobić? Twoja matka nie odbiera telefonu. Ojej, no odebrała go pewnie, żeby cię wnerwić. Ta babcia to będzie taka babcia jak ta w odcinku z Wiedźmą. Albo może nie, a może tak, może będzie aż taka zła. Wiecie, chodzi mi o ten odcinek z opiekunką Kasią i z Michałkiem. Zaniepokojona Ewa wróciła do domu. Kiedy wbiegła do mieszkania, Bogumiła bawiła się z Piotrusiem. Ewa poczuła ulgę, że jej dziecko jest bezpieczne, jednocześnie była zła na teściową. Dlaczego mi mama nie powiedziała, że odbierze Piotrusia ze szkoły? Jak tak można?
A jak można trzymać dziecko przez 9 godzin w szkole na jakichś dodatkowych zajęciach? Jaka z ciebie matka? Co ty gadasz, babo? Jak ja byłem mały, jak ja byłem w przedszkolu, czy tam jeszcze w podstawówce, to siedziałem w szkole do 16 i było kozak. To już kiedyś się przez to zesrałem dosłownie, ale to nieważne. To jest może historia inna na podcast na przykład. Dzwoniłam wiele razy, wystraszyłam się. Nie słyszałam. A może jest wyciszony? Wyciszony? Dobrze, ja to z chęcią sprawdzę, czy mama miała wyciszony telefon. Mhm. Wyciszony? A może mama specjalnie z pozłości nie odbierała ode mnie telefonów? Jesteś wobec mnie bardzo niesprawiedliwa i podła. Nie, ty jesteś podła, albo raczej wredna. Ale to nie zmienia faktu, że tej mamy dziecka też nie lubię, jakoś taka wnerwiająca jest. No to nie wiem, po prostu mogę czasami kogoś nie lubić, okej? O, wiedziałem, że wszystko jest dobrze. Nic nie jest dobrze, ja się nie zgadzam na takie niespodzianki. Ile razy jeszcze mama odbierze Piotrusia i nic mi nie raczy o tym powiedzieć? Słyszysz, jak ona ze mną rozmawia? A ja sobie żyły wypruwam, żeby jej dogodzić. Co ty gadasz? Żyły sobie wypruwasz, żeby jej dogodzić? I dlatego nie odbierałaś od niej telefonu specjalnie? Ewa, może rzeczywiście ochłoń. Naprawdę mama sobie nie ma nic do zarzucenia? Nawet tego, że celowo nie odbierała ode mnie telefonów? Chciałabym zakończyć już tę rozmowę. Głowa mnie boli. Migotanie serca mam. Piotruś, idź do siebie. Jakie migotanie, mamo? Jestem przemęczona tym gotowaniem, pilnowaniem wnuka. Ale nikt mamy o to nie prosił. Ona udaje, ona na pewno udaje. Wiecie, po to, żeby pokazać, jak ona pracuje super, żeby dogodzić i ma... A Jezu, ta matka jest taka zła. W ogóle wnerwia mnie jakoś styl mówienia tej babci i tej matki. Ewa, daj spokój, to może być coś poważnego. Mamo, gdzie cię boli? Tu, w klatce piersiowej. Boli. Tuż no mi... Nie mogę oddychać. Wezwij pogotowie, wezwij lekarza. Tak, dzwonię na 112, to może być zawał. Wiktor, zaniepokojony stanem zdrowia matki, zadzwonił na numer alarmowy 112. To trochę słabe, jak faktycznie udaje i dzwoni na 112. Jakby no, jak ta karetka po nią przyjedzie, no to w tym czasie mogłaby też przyjechać do kogoś innego, kto faktycznie ma jakiś problem. A poza tym za to są kary duże. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego dyżur pełnił operator Andrzej Wolski. To on odebrał telefon od Wiktora. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 3, czy mogę pomóc? Dzień dobry, nazywam się Wiktor Jabłoński, moja mama skarży się na bóle serca. Proszę podać adres, w jakim wieku jest pana mama? Wiśniowa 34, mieszkanie 19, mama ma 60 lat. 59, 60 skończę za tydzień. Ale flex. I zauważcie, że ona nagle odżyła, jak to mówiła, nie? Ja dobrze słyszałem, że pana mama mówiła, rozumiem, że jest przytomna. Tak, ja może przełączę telefon, żeby pan lepiej słyszał. Jakie objawy niepokoją pana mamę? Czy coś ją boli? Boli mnie serce. Badałam sobie puls. Puls mam 100 na minutę. A czy pani ma zawroty głowy, duszności? Może bóle brzucha? Mam wszystkie te objawy. Przede wszystkim duszności wielkie. Zaraz się uduszę. Czy pani leczy się na serce? Przyjmuje pani jakieś leki? Nie. Nie, zawał zaczął się wtedy, kiedy moja synowa zaczęła się nieodpowiednio do mnie odzywać. O nie, ale ja tej baby nienawidzę. Serio, aż tak okropną osobą to jest niemożliwe. To przekracza wszystkie moje oczekiwania. Ona chyba serio jest gorsza od tamtej wiedźmy z tamtego innego odcinka. Znaczy, no nie wiem, ale chyba. Przecież wiesz, że to nieprawda. Zamilknij. Zamilknij. Kolejny dowód, że coś udaje. Jeśli ona serio miała, nie wiem, udar, zawał czy coś tam, to na pewno by czegoś takiego nie powiedziała, takiego słowa. Boże, uduszę się. Czy macie państwo w domu ciśnieniomierz? Tak, powinien być w szafce. Nie ma go, popsuł się, wyrzuciłam go. Skoro się popsuł i go wyrzuciłaś, to jak sobie wcześniej sprawdziłaś, bo mówiła, że sprawdziła, nie? Nie, no ona po prostu nie potrafi kłamać. O, jest. Proszę zmierzyć mamie ciśnienie. 120 na 80, tętno 75. No proszę, idealne ciśnienie i tętno. Może mama by już skończyła tę szopkę, co? Proszę o karetkę. Proszę mnie zabrać natychmiast od mojej niewdzięcznej synowej. Proszę o lekarza. Gdyby ta pani miała migotanie przedsionków i duszności, to łapałaby oddech i nie miałaby siły tak pokrzykiwać na rodzinę. Do tego miała wzorowy puls i tętno.
Odnosiłem wrażenie, że w tym wypadku w grę wchodziły niesnaski rodzinne, a nie zawał. Mogłem się jednak mylić. Nie, nie myliłeś się, jesteś bardzo mądrym człowiekiem w sumie, że tak wykminiłeś to przez telefon. Gratuluję, dostajesz ode mnie Nagrodę Nobla. Tak, jeśli nie wiecie jeszcze, to teraz ja przydzielam Nagrodę Nobla. Jeśli chcecie Nagrodę Nobla, to zostawcie łapkę w górę i obejrzyjcie podcast. I możecie napisać komentarz, za co powinniście dostać Nagrodę Nobla. Na przykład, nie wiem, potraficie szybko klaskać. Dla mnie to jest już na Nagrodę Nobla. Dobrze, wyślę po panią ratowników. Proszę jednak pamiętać, że nieuzasadnione wezwanie karetki jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Jaka kara grzywny? W wysokości do 1500 zł. Czy mam wysyłać ratowników? Nie, nie trzeba. Poradzę sobie sama. Zaparzę sobie beliski, a rano pójdę do swojego lekarza. Czy jest pani pewna, że nie potrzebuje pani teraz lekarza? Nie, żegnam. O proszę, nagle wyzdrowiała, cud, cud. Pewnie dużo chodzi do kościoła i wiecie, dostała takiego respawna, jakby tylko, że jeszcze nie umarła, ale już umierała, ale nagle jednak przestała umierać. Z powodu narastającego konfliktu z teściową Ewa była w coraz gorszej kondycji psychicznej. Zaczęła brać leki na uspokojenie przepisane przez lekarza psychiatrę. Jak się czujesz, kochanie? Lepiej już, ale trochę mi przykro, że mamy taką relację z twoją mamą. Taki ma charakter, ale w głębi duszy to naprawdę dobra osoba. Bardzo dobra. No oczywiście. Wiesz, ty też dolewasz do oliwy do ognia. Mogłabyś jej odpuścić. Dała nam pieniądze, gotuje, sprząta. A potem ma za złe. Dobra, nic już nie mówię, okej. Okay. Nie no, ta kobieta akurat nic nie robi złego, chociaż i tak jest znerwiająca. To ta babcia jest źródłem konfliktu. Nie wiem, dlaczego w sumie ta babcia tak nie lubi tej mamy. O, co to za cukiereczki? Zostaw to. To są lekarstwa. Obiecaj mi, że nigdy tego nie dotkniesz, nie zjesz. Tak. Obiecujesz? Tak. Ja też mówiłem mamie, że nie będę pił stodalu, jakby to był soczek. A potem i tak było szybkie zerowanko, nie? Serio, to jest prawdziwa historia. Ja, jak byłem mały, to syrop stodal piłem ze słomką. Normalnie drineczka zarobiłem, nie? Bo to było takie słodkie, smaczne. Nadszedł dzień 60. urodzin teściowej Ewy, na które Bogumiła zaprosiła rodzinę i znajomych. Kupiła też kwiaty, aby udekorować nimi dom. Cześć, mamo, skąd ty masz takie piękne kwiaty? Kupiłam na giełdzie kwiatowej, pomożecie mi? No jasne, z chęcią pomożemy z Piotrusiem. Zróbcie z tego takie malutkie strojki, które położymy na stole przy każdym nakryciu. Nie uważacie, że to jest trochę podejrzane? Bo ja tak. Niemożliwe, że tak nagle stała się miła. Ona musi coś knuć i to pewnie bardzo złego. Chwilę później Ewa z synem układali strojki przy każdym talerzu zgodnie z instrukcjami Bogumiły. W pewnym momencie Piotrusiowi zrobiło się słabo. Piotruś, halo, synku, potknąłeś się? W głowie mi się kołuje. Może uderzyłeś się w główkę? Nie, brzuch. Synku, boli cię główka? Nie, brzuch mnie boli. Halo, Piotruś, spójrz na mnie, syneczku. Halo, spójrz. On ma mętny wzrok, to musi być coś bardzo poważnego. Wiktor! Wiktor, chodź tutaj! A może się nauczył udawać po babci? I wiecie, teraz próbuje swoją technikę nową, wypróbowuje. Nie no, pewnie serio mu się coś stało. Wiktor! Co się stało? Rozkładaliśmy stroiki i Piotruś nagle osunął się na ziemię. Dzwoń na pogotowie. Spójrz na mnie jeszcze raz. Wiktor, zaniepokojony stanem zdrowia synka, zadzwonił na numer alarmowy 112. O, no i widzicie, teraz znowu będzie telefon do tego ziomala pewnie i on uzna, że oni udają. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego dyżur pełniła operator Weronika Biegalska. To ona odebrała zgłoszenie. A jednak, inna. No tak, w sumie to jest przecież inny dzień. Głupiutki jestem. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 22. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, nazywam się Wiktor Jabłoński. Mój syn przelewa się przez ręce, nie ma z nim kontaktu, ma 7 lat. Proszę podać adres. Wiśniowe 34, mieszkania 19. Jabłońscy mieszkają na Wiśniowej, czaicie? Czaicie, że owoce, że jabłoń i... Co się stało? Czy jest przytomny? Przełącz szybko na głośno mówiący. Tak, jest przytomny. Ewa, opowiedz, co się stało. Układaliśmy stroiki przy stole i syn nagle osunął się na podłogę, upadł. Proszę ułożyć syna na lewym boku i ugiąć prawą nogę w kolanie. Proszę mi powiedzieć, czy syn mógł się czymś zatruć? Nie wiem, wziąć jakieś leki? Jezus Maria! Moje psychotropy! Nie, to na pewno nie twoje psychotropy. Jakby gdyby to był syrop, to tak, ale tabletki, no nie wiem, jakie dziecko zważy jakieś tabletki. Zjadłbym. Co? Znowu zostawiła się na wierzchu?
Nie, na pewno nie, ale idę sprawdzić. Ból brzucha, senność i otępienie mogły wskazywać na zatrucie lekami. Niestety źle zabezpieczone leki były często przyczyną poważnych zatruć u dzieci. Natychmiast postanowiłam wezwać karetkę. Zauważyliście, że jak dziecku się coś dzieje, to od razu wezwałem karetkę, ale jak baba umierała, to wtedy tak, no dobra, ale jeszcze się musimy dopytać. Nie, no to akurat zrozumiałe, bo jakby miała faktycznie zawał czy tam udar, to by nie była taka żywa i... A wiecie, o co chodzi. Jakimi lekami mogło zatruć się dziecko? Żona bierze antydepresanty. Zawsze wiedziałam, że z nią coś jest nie tak. Ty idiotko! To przez ciebie zaczęła je brać. Mamo, możesz przestać? Nie widzisz, co się dzieje? Piotruś nie wziął moich tabletek. Wszystkie są. Ała, mój brzuch. Synek mówi, że go bardzo boli brzuch. Proszę, niech pani coś zrobi. Piotruś, co ty zjadłeś? No i się zżygał. Pewnie zeżar te roślinki. Wymiociny są pieniste. Widać w nich zielone listki. A czy dziecko mogło zjeść jakąś trującą roślinę? Macie państwo jakiś ogródek albo byliście na spacerze w lesie? Gorzej, robili stroiki. Mamy w domu sporo roślin. Przygotowywaliśmy mieszkanie, dekorowaliśmy je na moje 60. urodziny. A jakie to są dokładnie rośliny? Róża, iglaki, takie z czerwonymi kuleczkami. Ci z Pospolity? O kurczę, jak się zna, dla mnie na przykład krzak to krzak, a kwiatek to kwiatek, a drzewo to drzewo. No tak, to jest cis, robiliśmy z niego stroiki przy stole. Jezu, to jest trucizna. Jaka trucizna? Piotruś się zatruł twoimi lekami, na pewno. Ta, na co jest większa szansa? Na to, że jakieś dziecko uznało, że o, może te tabletki będą smaczne, czy że uznało, że owocki będą smaczne. To chyba logiczne, że owocki. Synku? Piotruś, czy to zjadłeś? Synku? Myślałam, że to wszystko się je. Ale zjedzenie nawet jednego owocu cisu, czy nawet listka, może być bardzo niebezpieczne dla dziecka. Proszę natychmiast sprowokować wymioty. Ha! Proszę cię, ten chłopiec jest w przód myślący i się zżygał już wcześniej. Cis pospolity rośnie w Polsce w wielu miejscach, a jego czerwone owoce są słodkie. We wszystkich częściach rośliny znajdują się trujące substancje, przede wszystkim toksyny i efedryny. Zjedzenie jednego owocu z trującym nasionem lub nawet listka może spowodować w ciągu kilkudziesięciu minut śmierć dziecka. Tak, kochanie. Tak, wymiotuj, ile dasz radę. Wymiotuj. Czy chłopiec wymiotował? Tak, zwymiotował. Czy mogę mu dać coś do picia? Nie, proszę tego nie robić. I proszę mi powiedzieć, jak dużo tej rośliny mógł zjeść syn? Dużo, nie? W sensie, jak ja bym był dzieckiem i uznał, że to jest jadalny i smaczny, to bym zażarł razu tonę. Kochanie, jak dużo tego zjadłeś? Syn ma drgawki. Łapie powietrze. Co mamy robić? Proszę, żeby cały czas leżał w pozycji bezpiecznej. Czy to możliwe, żeby on zatruł się tym cisem? Tak, geniuszu, przecież o tym gadają cały czas. Proszę się nie obwiniać i spokojnie czekać na ratowników. I proszę cały czas mówić do syna, nie pozwolić mu zasnąć. Dużo zjadłeś tych kuleczek? Synku? Piotruś nie reagował na słowa ojca. Tymczasem Bogumiła również zaczęła źle się czuć. Zdrętwiała jej ręka i miała silne zawroty głowy. Ojej, a wiecie co jest najgorsze? Mogą jej teraz nie uwierzyć przez to, że wcześniej udawała i dlatego się właśnie tak nie robi. Nie wiem, co się dzieje. Kręci mi się w głowie. Mamo, może to nie jest dobry pomysł, żeby teraz udawać? Co się u państwa dzieje? Czy kolejna osoba ma objawy zatrucia? Nie widzę na jedno oko. Należę. Ciężko mi oddychać. Kręci mi się bardzo w głowie. Sądziłam, że teściowa znów udaje. Nie. Mi się wydaje, że teraz nie udaje. To jest jakby niemożliwe prawie, żeby udawała teraz w takiej sytuacji, bo to faktycznie to wszystko może doprowadzić do takiego jakiegoś zawału, udaru czy coś. No chyba, żeby była serio najgorszą osobą na świecie. Co jest? Co ci się dzieje? A co się dzieje z pani teściową? Słyszałam, że zgłaszała jakieś dolegliwości. Proszę ich nie bagatelizować. Udaje, że ma zawroty głowy. Ale skąd pewność, że udaje? Ewa, mama tym razem chyba naprawdę nie udaje. Nie udaje. Mamo, dlaczego tak dziwnie mówisz? No, czyli na 100% nie udaje. Jak się ma udar, wylew czy tam coś, to właśnie tak wtedy jest. Dlatego ja często ludziom, jak mówię jakoś dziwnie, to mówię, że co ty masz, wylew czy coś takiego. Proszę, żeby pana mama zrobiła szybki test. Niech się uśmiechnie. Mamo, uśmiechnij się, dobrze? Jeden kącik jej opada. Dobrze, proszę teraz, żeby podniosła obie ręce do góry.
mama nie może podnieść jednej ręki. Co to znaczy? Podejrzewam udar mózgu. Proszę, żeby poszkodowana leżała i opierała się o coś. No właśnie, jak ja sprawdzałem, to właśnie przy udarze coś takiego było, tylko że no wylew brzmi lepiej, więc ja i tak nadal będę mówił ludziom, że co ty gadasz, jak miałbyś wylew. Chwilę później w mieszkaniu pojawił się pierwszy zespół ratowników. Są już ratownicy. 3, 4. Daj płytki oddech. Tętno spowolnione, słabo wyczuwalne. Jezulka. Saturację 76, podajemy plan. No i nareszcie saturacja, jak ja na nią czekałem. Moje ulubione. Ale ten gościu, to co teraz mówi, to jest taki zamulasz. Nie wiem w ogóle, czemu go biorę do tych odcinków, jak on tak zamula. Ten podłączony, pełny przepływ. Ja przejmę chłopca, podam mu kroplówkę, a ty może zajmij się panią. Jasne. Chłopiec zatuty cisem pospolitym był nieprzytomny. Cis pospolity jest bardzo toksyczną rośliną. Podaliśmy mu kroplówkę i zbadaliśmy parametry, a następnie przygotowaliśmy do transportu do szpitala w celu wykonania płukania żołądka. No i da się normalnie mówić fajnie, co? Da się, tego ziomeczka lubimy, on jest kozakiem. Starsza kobieta przychodziła udar. W jej przypadku także liczyła się każda sekunda, jednak najpierw musieliśmy zająć się chłopcem. Takie wybory, kogo ratować najpierw, musieliśmy podejmować każdego dnia. Jednak nigdy nie potrafiłem się do nich przyzwyczaić. No i chyba już rozumiecie, o co mi chodzi, ale to chyba oczywiste, że dzieci pierwsze, nie? Chociaż to i tak smutne, że jakby trzeba wybierać, no ale i tak, to logiczne. Na oddział toksykologii zostało przyjęte dziecko zatrute cisem pospolitym. Chłopiec został nawodniony, przeprowadziliśmy mu płukanie żołądka, a także chemiodializę, która usunęła toksyny z jego krwi. No spoko, nie obchodzi mnie to, nigdy nie mogę go wysłać do końca, sorki. Z kolei kobieta z objawami udaru trafiła na oddział neurologiczny, na którym podjęto natychmiastowe leczenie. Stan kobiety był stabilny, jej życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Lekarze zdiagnozowali u niej początki choroby Alzheimera. Rodzina potwierdziła, że kobieta była ostatnio rozdrażniona. Na jej zachowanie mogła mieć wpływ ta choroba. Ha, it's a prank, bro! Oszukałem was, posłuchaliśmy go do końca. Nikt się tego nie spodziewał, było to nieprawdopodobne. A jednak... Roku Marcina Dubiela. Od dramatycznych wydarzeń minął miesiąc. Piotruś był już zdrowy. Okazało się, że toksyna z cisu nie uszkodziła narządów wewnętrznych chłopca, a zwłaszcza nerek. Bogumiła po przebytym udarze miała lekki niedowład lewej ręki. Chodziła na rehabilitację, która powoli przynosiła efekty. Tego dnia Bogumiła zaprosiła do siebie rodzinę na obiad. No i słodko jak zawsze, ale to w sumie smutne też, że wszyscy zawsze dochodzą do porozumienia dopiero po jakimś tragicznym wydarzeniu. Po tych wydarzeniach relacje w naszej rodzinie się zmieniły. Dowiedzieliśmy się, że teściowa ma początki Alzheimera i otoczyliśmy ją opieką. Mamo, przyszliśmy na ciasto, a ty przygotowałaś cały obiad, przecież jesteś chora. I to jedną ręką. O, to jest takie rozczulające. I niesamowite, że mogę pod koniec polubić kogoś, kogo tak nie lubiłem. Życie mojego synka oraz mojej teściowej zawdzięczamy operatorce numeru 112 i ratownikom, którzy przyjechali na czas. No, w ogóle ratownicy i operatorzy tam 112 są kozaki totalne. Najlepsi są, no ale dobra, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie, żebyście obejrzeli sobie podcast, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I to koniec na dziś. Z dziś Eluwina. Z dziś Eluwina.